Dobry, cześć, witajcie. Super, chyba jestem. Witajcie na live'ie, tutaj Karolina z Polish for You. Tak, Polish for You to szkoła języka polskiego z Poznania. Tutaj uczymy stacjonarnie, ale uczymy też online cały świat. Stacjonarnie uczymy w Poznaniu, stacjonarnie uczymy w Berlinie i w Londynie. Także zapraszamy. I dzisiaj jest nasz live, ostatni live przed przerwą wakacyjną. Na pewno cały sierpień będzie wolny, nie będzie live'ów. Potem zobaczymy. I dzisiejszy live to live na ten, ta i to. Ten, ta i to. Czyli mianownik liczby pojedynczej. I tym live'em, mianownikiem, zakończymy całą deklinację. Czy naprawdę wiecie i pamiętacie, że zrobiliśmy całą deklinację razem? Brawo dla Was! Dobrze. Zanim zaczniemy, to kilka informacji. Jeszcze raz przypominam, ostatni live przed wakacjami. Ale, oczywiście. Będziemy cały czas w kontakcie z Wami na naszej grupie. Mam nadzieję, że tam jesteście, na Polish for You Group. Tam są wideo, tam są zdjęcia, posty, dyskusje, komentarze, wszystko po polsku. Tam razem uczymy się i tam będziemy z Wami, mimo że nie będzie live'ów. Także tam będziemy w kontakcie. Możecie oczywiście do nas też napisać maila, jak macie jakieś propozycje, pytania, problemy, pomysły, albo chcecie zapisać się na kurs, to piszcie do nas na kontakt małpa.polishforyou.eu. Możecie też uczyć się z nami, z naszym blogiem www.polishforyou.eu. Tam jest blog, na którym są wszystkie live'y gramatyczne, i tam jest więcej informacji, są grafiki, więc wszystko można powtarzać, jak nie będzie w sierpniu live'ów. I oczywiście jesteśmy też na Instagramie, jak ktoś lubi Instagram, i jesteśmy też na YouTubie. Tam są też wszystkie live'y, ale też są inne materiały na każdy poziom. I oczywiście bardzo ważna informacja, wszystkie nasze materiały są 100% po polsku i ten live oczywiście też jest 100% po polsku. Więc ja mówię po polsku, wy komentujecie, piszecie po polsku. Jeżeli macie problem, to tam jest z wami Justyna, ona wam pomoże, ona wam asystuje. Zawsze tam czuwa i uważa. I uwaga dla tych wszystkich, którzy są z Poznania, informacja, że dzisiaj o 18:00 jest Polish Kafe. Nasz super event, na którym możecie rozmawiać po polsku z Polakami. O 18:00 w porze dnia, ulica Różana. Dobrze, to ja teraz zobaczę, kto jest. Czekajcie, żebym nie miała bałaganu. Muszę sobie tutaj wszystko kontrolować. Muszę zobaczyć na dole. O, teraz widzę, kto jest. Cześć Mido, cześć Marto, cześć Alonka, cześć Simon, cześć Waleria. Waleria, okej, okay, super, fajnie, że jesteście. Witajcie, więc jeszcze raz uwaga, dzisiaj jest ostatni live przed wakacjami. Live'y jeszcze będą, ale teraz będą wakacje, ok? Dobrze, to tak jak mówiłam, dzisiaj robimy ten, ta i to, ten, ta i to, tak? Te trzy rodzaje, ten, ta i to. To proszę, wy już jesteście zaawansowani, wszystko wiecie, wszystko już umiecie. Proszę wasze propozycje na słowa, które są ten, rodzaj męski. Proszę napisać. Ja mam moje propozycje, a mam tutaj swoje propozycje. Zobaczymy, czy będziemy mieć takie same. Jakie słowa to są, mają rodzaj męski? Ten albo on. Proszę napisać, ja zaraz zobaczę sobie. Piszcie, piszcie. Dobrze, ten samochód, świetnie mi do, fantastycznie, tak jest. Ten, Marta, tylko ten.
ten, najpierw ten. Ja mam dla Was, czyli dom może być. Super. Świetnie, tak. Rower. Kot. I mąż. Rower, kot i mąż. To są trzy przykłady na rodzaj męski. Na ten. Świetnie. To teraz poproszę przykład na ta. Ta, czyli ona. I zobaczymy, czy będziecie mieć takie same słowa jak ja. Dobrze, też jeszcze tu widzę ten kot, ten chleb, ten rower. Świetnie. Ten mecz. Dobrze, Simon. Super. Świetnie. Dobrze, to teraz poproszę ta. Koza. O, bardzo lubię kozy. Moje słowa na ta to jest grupa. Kobieta też, Simon. Super. Książka. Osoba. Dobrze. Mam też książkę. Simon, wiedziałeś. Marta, uwaga, mężczyzna nie. Mężczyzna to jest wyjątek. I mam jeszcze lekarka. Grupa, lekarka, książka. To są moje trzy. To teraz poproszę to. Teraz poproszę to. Na to. Ja mam aż cztery. Dlaczego cztery, to zaraz Wam powiem. O, tu mam jeszcze ta dziewczyna, dobrze. Okej. To okno, świetnie mi do. Ja mam jabłko. Cześć, Hamed. Jabłko. Mam miejsce. Debra pisze mleko, świetnie. Mamy dziecko. Ty, Simon, masz muzeum, ja mam centrum. I jeszcze mam imię. No dobrze. Skąd wiecie, kiedy jest ten, kiedy jest ta, kiedy jest to? Skąd? Dlaczego? Jak to jest? Skąd wiesz? Skąd wiesz? Mężczyzna nie, zaraz będziemy mówić. Mężczyzna jest on. Dlaczego? Dlaczego rower jest ten? Dlaczego książka jest ta? Dlaczego słońce jest to? Dlaczego? Dlaczego? Kto wie? Rodzaj męski na końcu ma spółgłoskę, konsonant, czyli dom, pan, rower, chleb, kubek, telefon, komputer. Rodzaj żeński ma A, na przykład kawa, córka, siostra, mama, lampa. I rodzaj nijaki, czyli ono, to ma O i to jest bardzo popularna końcówka, ale też E, czyli O jak okno, E jak słońce, miejsce, E jak imię. Jak masz na imię? Imię. I I to są słowa z łaciny. Latin origin. Czyli muzeum, laboratorium, centrum. Ok? Ale uwaga. 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 Uwaga, uwaga. Są słowa rodzaj męski, które też mają A, jak tata, mężczyzna, kolega, specjalista, artysta. To są osoby, to są ludzie i to jest zawsze on. Tak? Ten tata, ten mężczyzna, ten specjalista, ten dentysta, ten artysta. Ok? Trzeba pamiętać. Pamiętać. I w rodzaju żeńskim też uwaga, 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 są słowa, które nie mają A, ale mają spółgłoskę, konsonant, tak jak męskie. Czyli na przykład noc, mysz, rzecz, sól. Ok? To też trzeba pamiętać. Jest parę słów, które mają I, na przykład pani. A to znacie i to wiecie, że jest ona. Ok? Czy to jest jasne? Bo teraz będziemy praktykować te trudne słowa. Tak, ten mężczyzna. Super. No dobrze, to teraz ten czy ta? Ten czy ta? Zobaczymy. Mężczyzna.
Ten czy ta? Mężczyzna. Ten czy ta? Czekajcie, muszę sobie znowu zjechać na dół. Dobrze. Ten mężczyzna. Super. Mhm. Cześć, Miriam. Robimy ten, ta, to. Mężczyzna? Ten. Super. Sól. Ten, ta czy... nie. Ten czy ta? To nie. To jest regularne. Sól. Ten czy ta? Jak myślisz? Jak myślisz? Sól. Mhm. Tak. Ta sól. Świetnie. Kolega. Kolega. Sól jest ta. Biała sól. Sól morska. Jodowana sól. Kamienna sól. Kolega. Ten. Ten kolega. Ten dobry kolega. Mój kolega. Mhm. Tak. Świetnie. Ok. Wiadomość. Ten czy ta? Wiadomość. Wiadomość. Jak myślicie? Wiadomość, czyli informacja. Masz wiadomość, masz informację. W telefonie na przykład, tak? Wiadomość. SMS to jest wiadomość. Wiadomość tekstowa. Dobrze, Mido. Ta wiadomość. Bardzo dużo słów, nie wszystkie, ale dużo, które mają ość. To jest ta, czyli wiadomość, miłość, solidarność. Ok? Super, ta wiadomość. Dobra wiadomość, zła wiadomość. Mhm. Pani, ten czy ta? Pani. Tak, super, ta pani, ta miła pani, ta starsza pani. Mhm. Rzecz. Rzecz. Ten czy ta? Rzecz. Mhm. Rzecz. Tak, Miriami. Dokładnie. Super. Miłość, nowość. Tak. Tak. Nie pamiętam dobrze, jak czytać cyrylicę, ale solidarność to z pani. Nie zrozumiałam. Ta rzecz. Mhm. Ta rzecz. Uwaga. Ta rzecz. Marta. Ta. Ta rzecz. Moja rzecz. Mhm. Okej. Gość. 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 Ten czy ta? Na pewno znacie, mam gości. Mhm. Goście już tu są. A gość, uwaga, dwa razy uwaga. Mówiliśmy, że ość najczęściej to jest ona. Mhm. Ale tutaj jest właśnie Mido, ten gość. Ten gość. Mhm. Ten gość. Dobrze, super. Mhm. Gdzie jest nasz ważny gość? Zaraz tutaj będzie ważny gość. Mhm. Super. A kość? Kość. Czyli to jest to białe tam w środku. Dobrze, Nikola. Gościni, świetnie. To jest takie nowe słowo w języku polskim, nowo używane. Mhm. Kość. Cześć, MT. Zaraz Wam narysuję kość, żebyście wiedzieli, co to jest kość. To jest kość. Mhm. Kość. Tak. Mhm. I teraz ten czy ta? Kość. Dobrze. Ta kość. Super. Kość. Mhm. I ryba ma ość. Ości. I też jest ta. Dobrze. Noc. 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 Niewygodnie mi tu. Noc. Ten czy ta? Noc. Ta noc. Dlatego mówimy dobranoc. Dobranoc.
Tak, świetnie. Ta noc, fantastycznie. Miłość. Już trochę o tym mówiliśmy. Tak, ta miłość. Pierwsza miłość. Pierwsza miłość. Piękna miłość. Nowa miłość. Tak, super. Dobrze. Tata. Andrzej, tak, noc. Noc, tak. Aha, tata. Tata, kto to jest tata? Ten tata, tak, ten tata. Świetnie. Pani? 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 Tak, mój tata, ktoś to napisał. Marta, super. Dobrze. I ta pani, ta pani. I poeta. 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 Tak, ten poeta. Ten sławny, popularny poeta. Młody poeta, super, świetny poeta, utalentowany poeta. Poeta mężczyzna, poetka kobieta byłaby, tak? Czyli ten poeta. Świetnie, dobrze. No to teraz, jaki, jaka i jakie? Jaki, jaka i jakie? Ryzyko. Co tutaj pasuje? Jaka jest Wasza propozycja? Ja mam moją propozycję tutaj. Ale czekam na Wasze propozycje. Ryzyko. Jakie ryzyko, tak? Jaki, jaka, jakie? On, ona, ono. Męski, żeński, nijaki. Ryzyko. Jakie ryzyko? O, Helal jest poetą. Świetnie. No jakie ryzyko? Jakie może być ryzyko? Tutaj, co pasuje? Ok, no i teraz to jest moje pytanie. Jakie ryzyko? Cześć Masako, cześć Alonka. No dobrze, pokażę Wam, bo chyba nie, źle wyjaśniłam. Duże ryzyko, małe ryzyko, duże ryzyko, wielkie ryzyko. Niewielkie ryzyko, tak? Duże, małe ryzyko. Ok. Duże ryzyko. Lekcja. Jaka może być lekcja? Tak. Wielkie ryzyko, duże ryzyko. Lekcja. Jaka może być lekcja? No, okej, okay, teraz jaka? Nie, nie. Miriami, przykład. Tutaj było duże ryzyko. Duże ryzyko, tak? Duże ryzyko. A teraz lekcja. Jaka może być lekcja? Nie pytanie, ja pytam, wy piszecie. Ciekawa, dobrze Miriami, dziękuję. Ciekawa lekcja, super. A jaka jest opozycja do ciekawa? Ciekawa lekcja i opozycja, antonim? Simon, dobra lekcja, dobra lekcja. Ja mam nudna lekcja. Fajna lekcja, dobrze, super, ciekawa, nudna. Dobra lekcja, nudna lekcja, długa lekcja, krótka lekcja. Super, świetnie, fantastycznie. Dobrze. Ok. Życie. Jakie może być życie? Jakie może być życie? Trudna lekcja, dobrze, Simon. Świetnie, tak. Ok. Życie teraz. Jakie może być życie? Mhm.
Jakie może być życie? Piękne. Nie pięknie, Miriamie, tylko piękne. Piękne, bez i. Piękne życie. Tak, wspólne życie. Dobrze, Nikola. Fantastyczne przykłady. Tak. Ja mam szczęśliwe życie. Ciekawe życie, wspaniałe życie, tak, zdrowe, długie, krótkie życie, świetnie, tak jest, ja mam szczęśliwe życie, super, komentarz, jaki może być komentarz, Ja mam negatywny komentarz. Jaka jest opozycja, antonim do negatywny komentarz? Negatywny, zły komentarz. Niewielki, krótki, długi, ciekawy, inspirujący. A opozycja, antonim do negatywny komentarz? Pozytywny, dobrze, tak jest. Komentarz. Negatywny, pozytywny komentarz. Świetnie. Osoba. Jaka może być osoba? Tak, pozytywny Y. Alonka. Y. Tak. Osoba. Ja mam miła. Miła osoba. Wysoka, niska, niemiła, arogancka. Fantastyczna, bogata. Dobrze, super. Ok. Owoc. Jaki może być owoc? Owoc. Publiczna osoba jeszcze może być. Piękna osoba, tak. Obca osoba, dobrze. Świetnie. Owoc. Ja mam słodki. Słodki owoc. Słodki owoc, pyszny owoc, egzotyczny owoc, smaczny, dobrze, drogi, świeży, tak, dobrze, dobrze, bardzo dobrze, Miriami. Piękny owoc, soczysty, na przykład, jaki owoc jest soczysty? Jaki owoc jest soczysty? Czy banan jest soczysty? Czy banan jest soczysty? Nie, banan nie jest soczysty, ale na przykład arbuz jest soczysty. Ma dużo soku, dużo wody w środku. Melon jest soczysty, gruszka jest soczysta. Okej, okay. Ja tutaj mam słodki, a może być też kwaśny, jak cytryna na przykład. Tak, albo porzeczki też są kwaśne, agrest jest kwaśny. Super, dobrze. Dzień. Jaki może być dzień? Ja mam zimny, ale może być też opozycja do zimny, czyli jaki? Dzisiaj no nie jest jeszcze. Jest ciepły dzień, ale nie jest gorący dla mnie. Upalny dzień, trudny dzień, piękny dzień, dobry dzień, tak jak dzień dobry, ładny dzień, oczywiście, super, dobrze. Ok, oferta. Oferta. Idziemy do sklepu.
albo do jakiegoś biura i tam ktoś mówi, to jest najlepsza oferta na rynku, najlepsza, numer jeden, fantastyczna oferta, najlepsza oferta. Jaka jest? O, deszczowy dzień ktoś napisał, tak. O, ananas jest soczysty, tak. Świetnie, dobra oferta. Super, świetnie. Powietrze. Jakie może być powietrze? Powietrze. O, nieaktualna oferta, tak, dobrze. Gorący dzień, dobrze. Doskonała oferta, tak. Ok, czyste powietrze. Ja mam świeże powietrze, zimne powietrze, ciepłe powietrze, brudne. Tak, dobrze. Ok, super, świetnie. Ok, to teraz odwrotnie. Pyszny. Pyszny i teraz co może być tu? Jakie słowo tutaj może pasować? Pyszny, uwaga, na rodzaj. Jaki? Pyszny. Więc tutaj musi być rodzaj męski. Pyszny. I mam pyszny obiad. Pyszny sok. Pyszny owoc. Tak? Jasne? Co robimy? Pyszny obiad. A jaka jest opozycja do pyszny? Okropny. Ech, okropny. Pyszny placek. O, tak, dobrze. Super. Pierwsze. Co pasuje do pierwsze? Pierwsze. Ja mam pierwsze piętro. Pierwsze piętro. Ale może być też, to jest nasze pierwsze mieszkanie, pierwsze dziecko. Albo może być też opozycja ostatnie, ostatnie piętro. Pierwsze piętro. Super. Dobrze. Publiczna. Jak to można dokończyć? Publiczna. Publiczna. O, pierwsze miejsce teraz, tak jak jest olimpiada, to jest ważne. Masz rację, Simon. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Tak, publiczna. Ja mam szkołę. Może być też biblioteka. Mam publiczna szkoła, ale może też być prywatna szkoła. Publiczna szkoła. Publiczna oferta też. Okej. Okay. Cichy. O, osoba publiczna. Dobrze, Alonka, tak. Publiczna wiadomość. Dobrze. Cichy. Cichy. I opozycja to jest głośny. Robi hałas. Cichy. Cichy. I głośny. Cichy. Cichy. Ja mam cichy odkurzacz. Odkurzacz to jest maszyna, którą sprzątamy, tak? On tak wszystko, co jest brudne, wciąga do środka. Odkurzacz. Cichy odkurzacz. A też cichy sąsiad, głośny odkurzacz. Głośny, cichy silnik, cichy wieczór, cichy park. Świetnie, fantastyczne przykłady. Nie, Simon, mysz jest ona. Uwaga! Ok. Prawdziwy. Prawdziwy. Prawdziwy? Ja mam prawdziwy przyjaciel. Prawdziwy przyjaciel. Dobrze, cicha muzyka. Jeżeli zmienisz cichy do cicha, tak, dobrze. Cichy dom. Dobrze, ja mam prawdziwy przyjaciel dla Was. Prawdziwy przyjaciel. Dobrze. Okej. Okay.
sztuczne, czyli nienaturalna, sztuczna, nienaturalna, sztuczne. Czekam na Wasze propozycje. Dziękuję, Felicja. Dobre, dobre słowo. A ja mam sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja. Popularny teraz termin. Sztuczna inteligencja. Super. Dobrze. Ok. Kolorowe. Kolorowe. Co może być kolorowe? Sztuczna kiełbasa? Może być. Ok. Ja mam kolorowe szkło. Jak segregujemy śmieci, może być białe szkło i kolorowe szkło. Tak, jest plastik, metal, papier, śmieci bio, zmieszane, czyli wszystko, i też szkło, tak, czyli to jest ze szkła, tak? I ja mam tutaj kolorowe szkło, ale kolorowe zdjęcie też może być. Kolorowych snów życzymy. Dobrze, ok. Trudne. 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 Ja mam trudne pytanie. Trudne pytanie, trudne zdanie, trudne zadanie. A wy co macie na trudne? Jaka jest wasza propozycja? Kolorowa tkanina. Dobrze, jak zmienisz, tak. Trudne słowo. Dobrze. Super. Ok. Świetnie. I ostatnie tego typu. Pusta. 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 Polska jako kraj, Simon, czy polski jest trudny? Ok, ja mam pusta szklanka. Pusta szklanka. To jest kubek, a kiedy jest też szkło transparentne i tam pijemy sok albo wodę, to jest szklanka. Szklanka, pusta szklanka. Lampka, dobrze. Pusta głowa, dobrze. Tak, ok, super. Ok, i ostatnie zadanie na dzisiaj. Jeden, jedna, jedno. Ach, jeszcze to pusta. Może być szklanka pełna i pusta. Do połowy pełna i do połowy pusta. I dla ciebie szklanka jest do połowy pełna czy do połowy pusta? Dla mnie jest do połowy, zawsze do połowy pełna. Zawsze optymistycznie patrzę. A dla was? Szklanka jest do połowy pełna czy do połowy pusta? Napiszcie, a ja w tym czasie zacznę już temat. Jeden, jedna, jedno. Numer jeden ma trzy formy. Jeden, on, tak? Czyli jeden dom, jedna torba i jedno dziecko. Ok? To teraz wy decydujecie, czy jest jeden, jedna, jedno i do tego, co to jest. Uwaga, co ja tutaj mam dla was? Co ja tutaj mam? Uwaga. Proszę bardzo. Jeden, jedna, jedno. Jeszcze trzeba napisać, co to jest. Jeden, jedna, jedno. Ok. Okej.
Piszę w komentarzu. Jedna łyżka. Jedna łyżka. Dobrze. Super. Ok. Świetnie. Mhm. Dobrze. Ok. Świetnie. Jedna łyżka. Bardzo dobrze. Co to jest? Jestem zresztą ja i Justyna. Co to jest? I jeden, jedna czy jedno? Mhm. Jedno zdjęcie. Jedno zdjęcie albo jedna fotografia. Ok? Jedno zdjęcie. Jedno zdjęcie. Dobrze. Ok. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Jeden lizak. Jeden lizak. Lizak. Jeden lizak. Mhm. Dobrze. Jeden lizak. Świetnie. Okej. Co to jest? I jeden, jedna czy jedno? Teraz wszyscy musimy to nosić. Mhm. Jedna maseczka. To nie jest cukierek. To jest cukierek. Uwaga. To jest cukierek. To jest cukierek. Krówka, ale generalnie cukierek. Taki mały. A kiedy jest na patyku, to jest lizak. Tak? Bo też inaczej konsumujemy. To jemy, a to liżemy. Ok? Ok? Dlatego to jest lizak. A cukierek jest od cukru. Mhm. I to jest jeden cukierek. Dobrze. Jedna maseczka. Maseczka. Mhm. Alonka napisała. Maseczka. Maska jest duża. Na przykład maska gazowa. Albo w teatrze. Nie? Albo w operze. Aktorzy mogą mieć maskę. Albo tak. Mhm. To jest maseczka. Jedna maseczka. Mhm, super, dobrze. Okej. A to? Co to jest? Co to jest? Proszę napisać. Jeden, jedna, jedno. Mhm. Mały. Jeden mały. Nóż. Nóż. Jeden nóż. Mhm. Jeden nóż. Dobrze, super. Ok, jeden nóż. Świetnie. Co ja tu jeszcze mam? Uwaga. Co to jest? To białe. Ale mam też kabel, żeby Wam pokazać, o co chodzi. Tak? To tak działa razem z telefonem. Tutaj. Jak to się nazywa? Co to jest? Bardzo potrzebne. Mhm. Mhm. Jedna ładowarka. Jedna ładowarka. Jedna, nie kontakt. Kontakt jest w ścianie. Tam wkładamy. A to, co trzymam w ręce, to jest jedna ładowarka. Ładowarka, bo ładujemy telefon. Jedna. Nie jedna, tylko jedna. Konstantin. Tam jest J. Tak? Jedna ładowarka. Dobrze. Ok. A co to jest? Czekajcie, mogę otworzyć. Co to jest? Hmm? Co to jest? Co to jest? Jeden, jedna czy jedno? Tak, jedno lusterko. Jedno lusterko. Jedno lusterko. Mhm. Jedno lusterko. Dobrze, super. Okej. Co ja tutaj jeszcze mam dla Was?
Co to jest? Jedna świeczka. Jedna świeczka. Jedna świeczka. Lustro jest duże, to jest lusterko. Jedna świeczka. Dobrze, super. Puderniczka, jak jest puder. A jak jest lusterko, to jest lusterko. Ok. A to? Uwaga. Simon, uwaga, co to jest? Ups. Zabrałam moim kotom. To jest zabawka dla moich kotów. Jedna mysz. Jedna mysz. Jedna mysz. Dobrze, Miriami. Ok. A to? Co to jest? Co to jest? Wieszamy pranie. Jest nam potrzebne, żeby trzymać ubranie. Tak, jedna klamerka. Jedna klamerka. Dobrze, klamerka. Jedna klamerka. Jedna klamerka. Dobrze. A to co to jest? Tutaj mamy kosmetyki. Jak to się nazywa? Co to jest? Jedna kosmetyczka. Dobrze, poczekajcie, to nie koniec. Co ja tutaj mam? To już nie zmieściło się do kosmetyczki. Dobrze, klamerka. Super. A to? Torebka też może być, ale bardziej kosmetyczka, bo jest do kosmetyków. A to? Jedno piwo, oczywiście. Jedno piwo. Super. Okej. A to? Co to jest? Tutaj słucham muzyki. Mam Spotify i łączę się Bluetoothem i słucham muzyki, więc to jest głośnik. Jeden głośnik. Jest głośno. Mogę głośno słuchać muzyki. To jest głośno, odgłos, tak? Słyszę głos. Głośnik. Jeden głośnik. Jeden głośnik. Dobrze. A to? Co to jest? To jest taki wersja mini. Wersja mini, ale idealna tutaj na live'a, żeby Wam zaprezentować. Jedno wino. Jedno małe, białe wino. Wytrawne. Jedno małe, białe, wytrawne wino. Super. I co to jest? Jeden krem. Generalnie krem, a ten krem to jest krem do opalania na lato. Jeden krem do opalania. A to? Co to jest? Jeden, jedna czy jedno? Też jest od moich kotów. Lubią się bawić. To jest jedna piłka. Piłka. Dobrze. I może nie, mam jeszcze jedno ważne słowo. Czekajcie. Duży mam obiekt. Zobaczymy, czy tutaj. Co to jest? Co to jest? Mogę pracować w tele, zakupy i sprzedawać. To jest jedno żelazko. Jedno żelazko i na koniec, co ja tutaj mam? To jest bardzo twarde. Trochę ciężkie. Jeden kamień. Jeden
Kamień. Super. Simon, czego nie wiesz? Krem do rąk, ale to był krem do opalania. Dobrze, jedno żelazko. Okej, dobrze. Żelazko i kamień na koniec. Dobrze. Super. To co? Dziękuję Wam bardzo za wspólne live'y. Mamy za sobą ponad 50 spotkań, 50 live'ów. Wszystkie są na naszym YouTubie. Czekajcie, zaraz tutaj Wam, żeby było lepiej widać. Na naszym YouTubie. O, wszystkie. Pierwsza grupa to była wymowa, fonetyka. Druga grupa, 30 parę, to jest gramatyka, cała deklinacja na poziomie B1, A2, B1, więc możecie wszystko powtarzać albo z naszym YouTube'em, albo z naszym blogiem na www.polishforyou.eu. Tam jest też więcej informacji, są grafiki, które pomagają rozumieć i pamiętać. Ok? I oczywiście. To, że nie ma live'ów, to nie znaczy, że nie uczymy się. Uczymy się razem, uczymy się na grupie Polish for You Group na Facebooku. Bardzo Was tam zapraszam, jeśli Was nie ma. Tam jest więcej filmów. Robimy relacje, wideo z tego, co robimy z życia w Polsce i z życia po polsku. Więc bardzo Was tam zapraszam. Są zadania, są ćwiczenia, są dyskusje, rozmowy, zdjęcia. I oczywiście wszystko jest 100% po polsku. Jesteśmy też na Instagramie. A jeżeli macie pytanie, nie chcecie publicznie nigdzie pisać, jakiś problem, propozycje, na przykład co będziemy robić na następnych live'ach, ja mam już pomysł, ja mam już ideę, ale. I będę Was pytać na grupie, więc musicie tam być, żeby móc decydować, co będziemy robić na live'ach. Ale jeżeli macie jakieś inne swoje propozycje, swoje potrzeby, to napiszcie do nas na kontakt polishforyou.eu. I dzisiaj jeszcze zapraszam na Polish Cafe do Poznania na 18 do pory dnia, na ulica Różana na Wildzie. I to jest koniec, przerwa, na pewno cały sierpień. Zobaczymy, co będzie we wrześniu, ale będę informować, więc bardzo, bardzo Wam dziękuję. Będę tęsknić, już tęsknię za Wami. Nawet nie mogłam dzisiaj skończyć. Zobaczcie, jaki długi jest ten live. Także bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Chyba rok, więcej niż rok. Nie wiem już, jak długo te live, ale na pewno 50 live'ów było, jest za nami. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia. Będę oczywiście informować i przypominać i mówić: halo, jestem, wracamy z live'ami. Pa, pa, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Pa, pa, cześć. Cześć, cześć. Pa.